20 radnych, 4 jest usprawiedliwionych, 4 jest nieusprawiedliwionych. Na 20 radnych jest obecnych, w związku z tym rada może podejmować. 43. sesja Rady Miejskiej zawierała 12 punktów obrad. Pierwszym i zarazem miłym akcentem sesji było odznaczenie doktora Macieja Wojciechowskiego przez Zarząd Główny Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa. Druh Maciej Wojciechowski działa w Ochotniczej Straży Pożarnej od lat 70. Podczas swojej społecznej pracy dbał o zdrowie i kondycję strażaków. Komendant Miejsko-Gminnej Ochotniczej Straży Pożarnej, pan Jan Koziołek, wręczając to odznaczenie, życzył druhowi Wojciechowskiemu wytrwania w dalszej pracy społecznej na rzecz OSP. Kolejnym punktem obrad sesji było udzielenie absolutorium Zarządowi Miejskiemu za wykonanie budżetu za 97 rok. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, pan Bogusław Żok, przedstawił stanowisko komisji oraz odczytał protokół Regionalnej Izby Obrachunkowej. Po zapoznaniu się z przedstawionym materiałem, radni jednomyślnie udzielili zarządowi absolutorium. W kolejnym punkcie obrad omówiono zasady wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych na miejscu lub poza miejscem sprzedaży. Dyskutowano również na temat kontroli przestrzegania obrotu tymi napojami na terenie naszego miasta i gminy. Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym, tekst